Przede wszystkim tak, wchodzimy sobie do Centrum Horizon i musimy zdobyć jeden z samochodów. Jest to Cadillac limuzyna i chciałbym zrobić go kiedyś na driftowóz, ale zanim to zrobimy, to muszę wystawić swój samochód na aukcję. On kosztuje 10 milionów, więc starczyłoby mi na naprawdę niezłe frytki. Musimy znaleźć sobie samochód, którym będzie można zrobić wheelie. To będzie bardzo ciekawe, myślę. Ford Bronco jest bardzo ciekawym samochodem, ale jest tak naprawdę inny wóz, który powinien się lepiej do tego nadawać. To jest Chevrolet Bel Air. Tylko że to jest taka specjalna wersja tego Bel Aira. I ona, tutaj jest ten Bel Air, on sobie tak wygląda, tak? Ja go mam, ale jeszcze jest inny Bel Air. Jest coś takiego. I spróbujmy jego. Weź tuning od graczy, jeden zrobi wheelie. No ja wiem, że moglibyśmy tak zrobić. O, tu mamy coś fajnego. 7.8. Dzięki, nie mogę się doczekać. Fajnie, Barty. Ja chcę zrobić po swojemu taki samochód, wiecie? Bo oczywiście mógłbym sobie kupić taki tuning i pewnie by łatwiej by mi było, nie? Ale no, fajnie będzie, jeśli chyba sam coś takiego spróbuję zrobić. Na pewno opony dragowe, najbardziej przyczepne. Na pewno z tyłu kapci... Jakie szerokie. Z przodu cienkie jak od, nie wiem, ptaczki albo od roweru. Trochę żeśmy duży silnik do przodu założyli, może tak łatwo nie stanąć, nie? Jakby ten przód może być za ciężki. Daj mu napnę 4 koła. No właśnie, najlepiej chyba na tył. Zobaczymy, co się stanie. Jakby zainstaluję... Zostawimy... Ach, kurde. Jak mu nie dam żadnego zawieszenia, to nie będę mógł ustawić go później. Chyba że na zwykłym dałby radę. Dobra, klatki nie, ale odciążenie zainstalujemy. I teraz tutaj moc, ciśniemy w niego ile się da. Może tak łatwo nie stanąć. O co ci chodzi? Najgorzej jak konar nie stoi. Jaki konar? O czym wy mówicie? Balast na tył. Byśmy musieli z tyłu silnik zamontować. Musi mieć bardzo dobrą przyczepność i chyba miękkie zawieszenie. Swoją drogą, ciekawe jak będzie brzmiał. Nie podniesie. Za ciężki ten przód może być z tym silnikiem. Popróbujemy różne silniki. Zobaczmy, stanie czy nie. O kurde. Twardy jest. Strasznie twarde zawieszenie ma. Właśnie nie wiem jak to dokładnie ustawić. Ale z tego co pamiętam, to ludzie robili sobie te ustawienia, że tył był miękki, a przód był twardy. Dobra, nie potrzebujemy, żeby on tam w ogóle skręcał. O kurde! Śmiesznie wygląda. Czekaj, coś się tutaj stało ciekawego. Do tyłu trochę. Udało się! Widzieliście to? Wydaje się, że w ogóle Beetle się da. O, ale stanął! Kurde! Wcale nie jest taki twardy. Znaczy, w sumie... No nieważne, no wiecie o co chodzi! Woohoo! Oh shit! Za pierwszym razem! Ziom! Dobra. To zrobiliśmy wheelie już samochodem. Tym się da, fajnie. I to zajebiście wyglądało, ty. Chodźmy na draga. Yeah! Ale super, ty! A zobaczmy, czy z miejsca da radę. Też trochę podnosi, ale słabo, nie? Musimy tak... Twarde z tyłu, mówicie, żeby dać? Spróbujemy jeszcze z twardym z tyłu, ale... Staje już i to w miarę dobrze, nie? Teraz go trochę muli za bardzo na tej jedynce. O, spróbujmy. Cyk. A z przodu dajmy miękkie całkowicie. Także teraz mamy odwrotnie. Z tyłu jest twardo,
A z przodu jest miękko. Jeszcze lepiej, ty! Może teraz z miejsca będzie ruszał na tym. Ty, zajebiście! Z tyłu jednak lepiej, jak jest twarde. Ale fajnie. Patrz na to, teraz będzie dobrze. Teraz za każdym razem koło staje. Stój, dziadu tam. Zajebiste. Musimy tak na starcie zrobić. Limuzyną, tak. No właśnie chodzi o to, że nie każdym samochodem się da. Jeszcze sprawdzimy sobie tego Volkswagena. Czyli Bel Air zajebisty jest. Na wheelie, widzicie, da się zrobić. I z tyłu trzeba dać. Kluczem do zwycięstwa jest twarde zawieszenie z tyłu. Jak najbardziej obniżone. A przód jak najbardziej... no może być miękki. W sumie to chyba nawet nie ma znaczenia, czy on jest twardy, czy on jest miękki. Ktoś kupił. Pierwszy donate. Dziękuję. Dziękuję, Adrian, za donate. Kto kupił? O, Kamyk kupił. Dziękuję ci za 8 milionów. No way. Ale zajebiście. No i sprzedał się mój fantastyczny samochód. Miłego driftowania. Przecież ja miałem ponad milion. Dlaczego on tylko 8 milionów teraz? Ej, sprzedałem samochód za milion. Miałem milion coś na koncie chyba. Dlaczego mam 8 milionów tylko? Jakieś podatki zapłaciłem? Jakiś VAT? Jakieś... Ej, będziecie mogli sobie zobaczyć na odcinku ten tunik dokładnie. Ja go wam też zaraz udostępnię, tego Bel Aira. Tunik, żebyście mogli sobie stawać na tylne koło, ile chcecie. Jakby fajnie, że udało mi się tak szybko zrobić ten tunik. Ale nie wiem, dlaczego, kurde... O, jeszcze teraz mam 7 milionów. W ogóle mi się to nie podoba. 1 milion prowizji. O kurde. Musi to być coś dobrego, nie? Żeby stanął na ten tył. Spróbuj trajkatem. Może by się też dało. Właśnie ciekawe, ile samochodów. No bo teraz mamy te dragowe opony, one są mega, mega przyczepne. Także no teoretycznie większość samochodów powinno dać radę. Musielibyśmy znaleźć jeszcze jakiś... A może silnik mu zmienić? I może jest jakiś cięższy silnik? Nie, no ten był 4-litrowy, więc ten jest chyba taki najmocniejszy, nie? Volkswagen staje lepiej, pobierz tunik. Dobra, to pobierzemy sobie tunik i zobaczymy. Ale Bel Aira samemu mi się udało zrobić, także ja jestem z siebie zadowolony. Okej, okay, więc chodźmy do upgrade'ów i zobaczmy. Custom, to będzie new time. O, tutaj sobie zobaczymy. Jest, o kurde, Willy jest. Proszę bardzo. Forza, drag Willy. Które wybieramy? Dobra, bierzemy to. Chirona miałaś kupić. 3000 kredytów tylko muszę. Parę zmian jest. Zamontuj z tyłu zderzak i tył. Zobaczymy, jak ten tunik będzie wyglądał, ok? Czy tam coś dodatkowo zamontowane będzie do niego, czy nie? Nie, nie mamy z tyłu zderzaka. O, teraz coś się dzieje. Ten sam silnik, co ja zamontowałem. Shit. Nie no, tym byśmy na pociąg wskoczyli, ale what the fuck? O kurde, jaki przekoks. Może inne zamiary? What the fuck? Oj, super, tak masz stać. What the fuck? Co? Okej, okay, to była już przesada, nie? Okay, what the fuck? Się. Zajebisty tunik. Nie no, rzeczywiście, komuś się... What? Co? Co? Widzieliście kiedy? Uja! Ej, Angela! Angela! Chodź, ty zobaczysz.
Nie, nie, chodź. Chodź, po prostu zobacz. Patrz. Tak można tingować samochodem. Nie, ja tutaj mogę w każdej chwili puścić, ale wiesz, trzymam pada, żeby tak robić. Chcesz taki samochód? O, tak jak powiedziałem, widzą, że mi to nie wstaje. Nie wstaje, nie? Jakby stanął, zobacz. Nie no, już przetestowałem, zobacz, że stoi. No jeszcze się kręci. Takiego nie miałaś. Dobra, nie przeszkadzaj nam. My tutaj sobie stajemy, nie? Cały czas. Dobra. Angela mówi, że jej się podobało, jak mi stanął samochód. Volkswagen Beetle konkretnie. Ja nie wiem, jak się to czyta. Beetle czy Beetle? Czy jak to się czyta? Mam spocone pachy, nie powinien podnosić no. Także co? Zrobiliśmy sobie fajne rzeczy. Nie jest to co prawda mój tuning, ale jest śmieszny. Natomiast zrobiłem chociaż Bel Aira i udało mi się go postawić. Także jestem z siebie zadowolony.